tym roku rozpocznie się długo wyczekiwana przebudowa ulicy Krzywulka w Suwałkach. Samorząd ogłasza przetarg na realizację ostatniego odcinka tej drogi. Inwestycja potrwa do końca sierpnia przyszłego roku. Oferenci na składanie wniosków będą mieli czas do 28 kwietnia. Krzywulka jeszcze kilkanaście lat temu leżała poza granicami administracyjnymi miasta. Przebudowany teraz zostanie dwukilometrowy odcinek drogi gruntowej, wzdłuż której istnieje gęsta zabudowa jednorodzinna i kilka gospodarstw rolnych. Radni miejscy i mieszkańcy tej ulicy nieraz zgłaszali potrzebę utwardzenia drogi. Zgodnie ze specyfikacją techniczną zamówienie obejmie roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne. Na planowanym odcinku powstanie droga klasy L, to 6-metrowej szerokości jezdnia, różnej od 2 do prawie 4,5 metra szerokości chodniki, 2-metrowa droga rowerowa oraz zjazdy prowadzące do prywatnych i publicznych zabudowań. Wykonawca zainstaluje także nowe oświetlenie na odcinku od pętli do skrzyżowania z ulicą Szpitalną. Między innymi przebuduje też przepompownię. Przebieg drogi i jej specyfikacja techniczna opracowana została wspólnie z mieszkańcami jeszcze w ubiegłym roku podczas konsultacji społecznych. Podczas spotkań padły obietnice, że inwestycja rozpocznie się w połowie bieżącego roku i zakończy w przyszłym.